Do 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 do. Ba da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Dum da dum 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 dum. Do do. Witajcie kochani w modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam was na pierwszy vlogmas w tym roku. No i jestem bardzo podekscytowana. Mam trochę zakupów z second handu. To są wszystko, prócz jednej rzeczy, to są zakupy z second handu na święta, różne gadżety, no i fajne rzeczy. Pokażę wam też jeden myk, jedną ekowskazówkę świąteczną dzisiaj. No i zobaczycie relacje z tego, jak przystrajam pierwszy etap, jak przystrajam dom na święta. To będzie taki wstęp, wszystkie te bazowe rzeczy, które potem będę jeszcze doozdabiać. No i zapraszam już serdecznie. Kochani, no i bardzo was zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału. To jest kanał o profilu eko dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają. Nazywam się Kinga Nurkowska i właśnie robię programy o ekologicznym profilu modowym. Są vlogi modowe, wszystko jest, wszystkie lub 90%. Ponad 90% rzeczy są z second handów, rzeczy vintage, moich rzeczy, rzeczy podarowanych i rzeczy odzyskanych. Zobaczycie też na moim kanale DIY, Eco DIY oczywiście, jak zrobić piękne rzeczy z niczego. Również dobra muzyka, vlogi o teatrze, o sztuce, także zapraszam i koniecznie przyciśnijcie też przycisk powiadomień, żeby dostawać wiadomości o nowych filmach, a będzie ich dużo. Nie będę wstawiać codziennych vlogmasów, ale to będzie taki vlogmas powiedzmy co drugi dzień, może czasami co trzeci, ale postaram się wam pokazać dużo fajnych rzeczy świątecznych. No i oczywiście też stylówki świąteczne jak najbardziej będą oraz program z moją mamą, który będzie taką może świąteczną dla was niespodzianką. Kochani, zapraszam na ciąg dalszy. No i jak widzicie, dzisiaj jestem tak częściowo po domowemu, w moich nowych vintage'owych butach i w takim świetnym swetrze, który mam z zeszłego roku, z zakupów oczywiście z drugiej ręki. W nutki, motyw muzyczny. No i już dzisiaj świąteczna czapeczka, tak dla trochę odrobiny już dodania tego świątecznego nastroju. No i moi drodzy, zapraszam was już teraz na relacje z przystrajania domu. Właśnie ta sterta, moi drodzy, to są rzeczy wyjęte z Pawlacza, właściwie z takiego ministryszku, których są świąteczne ozdoby, część świątecznych ozdób. Dzisiaj zamierzam dekorować dom na święta. Oczywiście to nie będą już takie finalne dekoracje, jak będą na przykład na Wigilię, ale takie, wiecie, mikołajowe, bardziej te elementy, które mam co roku. No i jakieś może zrobię nowe tutaj takie dekoracje, typowo dla was, żeby wam pokazać w tym pierwszym vlogmasie, co ja tutaj zazwyczaj robię. No i mam nadzieję, że się wam spodobają. Kupiłam przesuperowe gadżety i ozdoby świąteczne i takie rzeczy właśnie też służące do dekoracji. Także zapraszam, idziemy dalej. I tak, po kolei, to jest takie coś, co zawsze wieszam. Oczywiście, że to jest rzecz z lumpeksu. Nowa była, ale kupiłam ją w lumpeksie za jakąś dyszkę mniej więcej, 12 zł, coś takiego. I to sobie wieszam na szafie, zaraz zobaczycie tu też przebitki właśnie już, jak to jest powieszone na szafie. Będę tam zmieniać też bukiet, to już wam pokazuję. Właśnie widzicie tutaj, tak to sobie wisi, bo oczywiście ja mogę zamknąć tu drzwi, ale zazwyczaj to jest otwarte, bo ja mam tutaj w tej szafie schowany telewizor. W ten sposób. No i oczywiście można sobie wtedy to unieść i ten telewizor zamknąć jak najbardziej. Ale za chwileczkę wieszam tu jeszcze girlandę, no i muszę wymienić ten bukiet kwiatów letnich, który jest na górze, na takie bardziej świąteczne liście. Mam jeszcze takie boa świąteczne i to boa chyba użyję do dekoracji mojego studia, bo tam też mam elementy czerwonego i będzie fajnie ożywiać. Zaraz coś z tym wymyślę. Może z jakimiś światełkami to użyję na moim lustrze albo na tym oświetleniu studyjnym. Także myślę o tym. Tu mam jeszcze taką kulę, którą zamierzam w tym roku przerabiać i wsadzić do niej światełka. I w ogóle chyba ją przemaluję na biało, bo mam teraz taki pomysł, żeby całkowicie to właśnie zmienić. Zrobić tutaj taką nową aranżację, biały kolor i takie elementy bardziej ożywiające. I dalej to gdzieś użyć jako dekorację, bo fajna jest ta kula właśnie z tych patyczków. No, tymczasem lecę do girlandy, która też będzie ozdobiona dodatkowo.
Na razie jest tam mnóstwo kabli, no ale takie zwykłe światełka białe ma. I będę oczywiście ją tutaj jeszcze uatrakcyjniać później. To na razie jest tylko taka baza. No i teraz będę wieszać tą girlandę na górze. Tu są już jakieś światełka, trochę zepsute, bo świecą tylko dwa kolory, a były cztery. No ale jak zapewne zauważyliście, ja mam bardzo takie specyficzne wystrój wnętrza. On jest trochę taki w stylu takim antyczno, powiedzmy, orientalnym. Jest tu dużo jakichś takich rzeczy staroci i tak dalej, więc też mój wystrój świąteczny jest bardzo tradycyjny, w tych typowo takich tradycyjnych świątecznych kolorach, szczególnie tutaj na dole. Mam dużo właśnie złotych, czerwonych, niebieskich rzeczy, bo one pasują do tego stylu po prostu. No i voilà, być może tu jeszcze zawiśnie stroik. O, tu mam jeszcze jakieś takie gadżety śmieszne, też kiedyś z Lumpeksu, taki pluszowy aniołek na choinkę, na butelkę, no i oczywiście moja ukochana opaska, może zostanę w niej, no i czapka Mikołajowa do rozdawania prezentów. Ja zawsze się w nią ubieram, jak prezenty rozdaję. Tu mam też jakąś Mikołajową bieliznę, ale to pominę. Ta choinka, która będzie właśnie tutaj, gdzie akurat stoi teraz aparat, zawsze jest tutaj ładna choineczka. Często kupuję taką w donicy, żeby później ją wsadzić do ogródka i najczęściej udawało mi się, w 90% przypadków przyjęła się i potem faktycznie ta choinka u mnie jest w ogrodzie. Także w ogóle super, bo w ten sposób nie marnuję drzewek, a mam nowe w ogródku. To jest ekstra myk. Tutaj jest girlanda, która zaraz pójdzie do kuchni. Ojej, coś mi się poplątało oczywiście, bo zawsze się coś poplączę. Jestem bardzo ciekawa, czy Wam się też światełka i wszystkie te kable tak plączą w tych ozdobach, bo chyba to jest taka tradycja, że trzeba to wszystko rozplątywać, zanim się zawiesi. To idzie do kuchni na razie. Owieczka taka ubrana w świąteczny ten. Czasami wsadzam tutaj prezenty. W zeszłym roku to pokazywałam w ogóle, jakieś takie mikroprezenty pod choinkę, bo to jest taki fajny woreczek, na przykład jakąś biżuterię, jak się komuś daje, to można to jako takiego małego posłańca prezentów użyć. Ale bardzo lubię tego misia. Staram się mieć w tym porządek, bo mam bardzo mało miejsca do przechowywania, mimo że mam dom, ale zawsze brakuje tego miejsca, no i pakuję to tak jak najbardziej kompaktowo, żeby zajęło to minimalnie miejsca. Tu jest moja choinka przerobiona z takiego starego wraka, że tak powiem. To było tylko takie coś rozczapiżone z lumpeksu, co przerobiłam na taką scenkę rodzajową, ale tutaj jeszcze będę wklejać jelonka, bo jelonek mi kiedyś odpadł i użyłam go do czegoś innego. A w tym roku dam tu nowego jelonka, no i to będzie sobie taka świecąca choineczka do sypialni, taka mikrochoinka, bardzo lubię tą ozdobę i tak mam do niej sentyment. Ma bardzo fajne też takie małe szyszeczki tutaj. Porozkładałam tutaj teraz ozdoby, które będą tu i trochę rzeczy, które będą za chwilę pokazane w holu tych ozdób. Odłożę sobie. Tymczasem właśnie, kochani, tymczasem spróbuję tutaj coś zrobić. Będę tu chciała zrobić taką wioskę świąteczną. Ciekawa jestem, czy mi się to uda. Posprzątam sobie tu ładnie i zaraz zobaczycie, jak rozkładam te gadżety. Musiałam umyć okna od wewnątrz, bo niestety były już bardzo brudne. Niestety od zewnątrz są nieumyte i czekam z tym, jak będzie lepsza pogoda. Także dzisiaj tego efektu takiego wow nie będzie. Dopiero skończę. I stwierdziłam, że chyba dam tutaj takie coś w rodzaju takiej białej watoliny, waty, która stworzy śnieg. Ale na razie nie mam, bo jeszcze takiej rzeczy nie zakupiłam i dam taki bieżnik świąteczny. Tutaj mam taką przepiękną, pokażę Wam, bo to jest warte zobaczenia. A, niestety się zablokowałam tu troszkę. Przepiękną figurkę Matki Boskiej z XIX-wieczną, oryginalną, którą dostałam kiedyś w prezencie. To jest zabytek. Jest naprawdę prześliczna, przepięknie zrobiona i to jest właśnie takie, to są takie ozdoby, które może nie przywołują takiego dzieciństwa, świąt, ale to ma takie duchowe znaczenie i, no, i to jest dzieło sztuki, więc zawsze tu jest. Czy święta, czy nie. Dodatkowo tutaj rozłożymy sobie teraz dekoracje. Moje ulubione takie vintage dekoracje zawsze mam tu w salonie. Przepiękny
Mikołaj na koniu, taki w starym stylu. Zrobię Wam potem zbliżenia. Tutaj mam prześliczną dekorację, którą też w zeszłym roku pokazywałam we vlogmasach. Taki domek podświetlany, taki kościółek właśnie podświetlany. I tutaj chcę stworzyć taką właśnie wioskę. To jest rzecz, którą jeszcze będę Wam pokazywać i będę ją umieszczała też gdzieś tutaj w okolicy. Na razie jest w pudełku, więc nie wygląda za dobrze. Trochę jest zbyt jaskrawa do tego, ale i tak pewnie tutaj wyląduje w końcu. No i oczywiście moją przepiękną niemiecką drewnianą pozytywkę, która gra Tannenbaum. Jeszcze Wam pokażę efekt końcowy, bo zastanawiam się nad tym stroikiem, który u góry wisi. Bo jest on, chyba już mi się trochę opatrzył i wydaje mi się, że po prostu zmienię kolorystykę. Te bombki polecą na choinkę dużą, a tutaj wsadzę takie bardziej żywe kolory tych bombek, żeby trochę tutaj rozjaśnić to, bo to robi się takie bardzo brązowe. Kiedyś mi się to podobało, a teraz jakoś potrzebuję więcej energii w tym. No i będę wsadzać oczywiście za chwileczkę też taki świąteczny obrusik na stół. Oczywiście obrusik jest z lumpeksu, a ja tutaj mam taki wystrój, jak widzicie, że mi bardzo pasują takie kolory i ten złoty jest bardzo dla mnie świąteczny, mimo że to jest w sumie takie w stylu wschodnim ten obrusik, ale właśnie ma kolory takie świąteczne i ten złoty kolor przepięknie się tak odbija w światłach. Tutaj moje takie stare, złote latarenki, one są fajne, bo one wyglądają jak stare i to mi się bardzo podoba. No i zobaczcie, to jest te moje, kto nie widział zeszłorocznych vlogmasów, to jest ta prześliczna, drewniana pozytywka Mikołaj Vintage. Bardzo, bardzo lubię tego Mikołaja, jest po prostu super i on się tak huśta. No i ten zmieniający kolory domek oświetlony. Nie wiem, czy te światła będziecie widzieć, ale tak, tutaj się zmienia na zielono teraz, potem jest niebieski, czerwony, złoty, o, jest teraz niebieski. Bardzo fajny jest. No i tutaj są takie domki, do których można sobie kadzidełka wsadzić i wtedy dym leci z kominku i to jest super. Myślę, żeby dać im jakąś taką watę lekko upstrzoną brokatem na wierzch, żeby też wyglądały jak tutaj, że są ośnieżone. No i to właśnie jest mój kącik taki, powiedzmy, duchowo dekoracyjny. Także to jest jadalnia. No, sypialnię pokażę Wam już następnym razem. Pokażę Wam jeszcze teraz przebitkę tutaj. W tym miejscu będę wieszała za chwilę girlandę i zobaczycie efekt końcowy tej. Ta girlanda też będzie jeszcze potem dodatkowo ozdobiona, ale na razie ją powieszę tak jak jest, dopóki nie wymyślę jakie ozdoby tam dać. Efekt końcowy, oczywiście nie końcowy, ale na dziś, czyli założona, rozłożona girlanda z lampkami podpiętymi, one tam sobie schodzą na dół, bo innej możliwości tutaj podpięcia nie mam. Ale myślę, że to fajnie wygląda, troszkę ją trzeba jeszcze ułożyć i poprzypinam do niej dodatkowe ozdoby, bo chcę w tym roku, żeby była taka naprawdę bogata i fajna. Mam nadzieję, że uda mi się to uzyskać. Później Wam pokażę, jak już będzie całkowicie ozdobiona i wykończona ta girlanda. Witajcie z powrotem. Mam nadzieję, że moje dekoracje się Wam podobały. Oczywiście to nie koniec, także zobaczycie ciąg dalszy i końcowy efekt będzie tuż przed świętami, jak już ubiorę choinkę i wtedy zrobię przegląd, jak wygląda to wszystko już w pełnej krasie. Ale tymczasem chodźmy do zakupów i do Eco DIY. Second handy teraz oferują dużo rzeczy świątecznych. Nie wiem jak u Was, ale u mnie prawie we wszystkich second handach są jakieś gadżety świąteczne. Ja zawsze tam chodzę, bo można kupić oryginalne ozdoby, których na przykład u nas nie ma, bo u nas jednak też dużo jest tych sieciówek, wiecie, typu Pepco, typu tam jakiś Kik i tak dalej. I dużo osób kupuje tam ozdoby. Są niektóre nawet całkiem ładne, a jak nie są takie do końca ładne, to można je troszkę ulepszyć. Może Wam to pokażę potem. Ale wszystko jest trochę na jedno kopyto. Bardzo dużo jest takich modnych gadżetów w tych stylach takich minimalistycznych, które są teraz modne. Ale ja na przykład kocham tradycyjne ozdoby, a szczególnie ręcznie wyrabiane. Kocham takie na przykład malowane bańki, bombki na choinkę lub ozdoby ręcznie robione. Oczywiście muszą być to ładne ozdoby. No i często kupuję takie rzeczy, które albo mogę przerobić, albo już są przepięknymi, takimi artystycznymi detalami. No i tak zacznę.
Zobaczcie, kupiłam prześliczną ozdobę, pokażę Wam bliżej. To jest taki konik na biegunach z drewna, naprawdę z drewna, to nie jest jakaś imitacja. I jest malowany pięknie, naprawdę, jest takie malutkie cacuszko i zapłaciłam za to tylko złotówkę. Złotówkę czy 2 złote, coś w tym rodzaju, ale jest przekochany, uwielbiam takie rzeczy. No i na pewno będzie on się znajdował na mojej głównej choince. Moi drodzy, za jakieś 15 zł kupiłam fragment takiej wioski świątecznej. Ja bardzo lubię robić takie tematyczne wystawki. Być może będzie to też rzecz, którą dam w prezencie na konkurs kolęd w mojej szkole. Jeszcze nie podjęłam decyzji. Zobaczcie, to jest po prostu taka świąteczna wioska z Mikołajem. On jest obrotowy. Jest to troszkę taki kicz świąteczny, ale ja lubię taki kicz na święta, a to tylko na święta. No, trochę tam zakłóca muzyka obok ze studia, bo Wiktor jutro wybiera się do telewizji śniadaniowej i w Opolu i będzie występował, więc dzisiaj jest próba. Także nie mówię za głośno, ale też nie mogę ingerować w tamte dźwięki, więc trochę tak dzisiaj spokojnie. I kochani, no taki gadżet, 15 zł, na pewno jest to dużo droższe w sklepie. No bo jednak to jest elektroniczne i tutaj ma oświetlenie, ma, no jest całkiem takim fajnym gadżetem świątecznym. Można takie rzeczy nowe kupić, bo to jest nowe, zobaczcie, jest zapakowane, także spokojnie można coś takiego nawet dać komuś w prezencie. Jako dodatek do prezentu. Jak już mówiłam, ja bardzo lubię bombki szklane, takie oryginalne. No i kupiłam, słuchajcie, bombki w lumpeksie. Dużo mają plastikowych, bardzo dużo. Takich zwykłych jak w sklepie, nawet nie dużo taniej, więc to tak tego typu ozdób ja nie kupuję w lumpeksach. Ale szklane bombki po złotówce za sztukę to jest naprawdę dobry deal, naprawdę dobra cena. I one są w różnych kolorach, są takie bardzo barwne. Ja mam bardzo barwną choinkę, bo ona jest utrzymana w takim tradycyjnym stylu, takim bogatym trochę. No i te bombki mają jeszcze to fajne, że zobaczcie, one są takie częściowo przezroczyste i możemy do środka załadować sobie na przykład brokat, albo jakieś ścinki takich błyszczących papierów, albo sztuczny śnieg, albo cokolwiek chcemy i będzie to trochę widać, będzie się błyszczało przy poruszaniu, dlatego tym bardziej te bombki są super, bo właśnie można je wykorzystać dwojako, albo jako takie po prostu kule kolorowe, albo właśnie coś do nich wsadzić. I ja bardzo lubię takie właśnie rzeczy robić. Stąd mój pomysł, żeby te bombki sobie zakupić. Po złotówce. Super moim zdaniem rzecz z lumpeksu. Jak widzicie, nawet w takim starym pudełku są. Ale to zupełnie nie ma znaczenia, bo ja sobie to później przepakuję. Albo będę nawet i trzymać w innym pudełku, w tym pudełku. Kolejna rzecz to takie rzeczy, które możecie też kupić w różnych sieciówkach i w takich sklepach z gadżetami świątecznymi, ale to kupiłam w lumpeksie. Tu jest 8 zł, ale chyba było coś tam w wyprzedaży, nie wiem, 6 zł coś być może to kosztowało. To są takie, zobaczcie, elementy, które można wykorzystać do wspólnych zdjęć z przyjaciółmi lub z rodziną w czasie świąt. I ja bardzo lubię takie rzeczy, bo to fajnie urozmaica czas świąteczny, można mieć fajne pamiątki, zabawne zdjęcia potem, a nic nie jest lepsze niż właśnie takie rodzinne, miłe chwile, zabawne, bo zrobienie sobie zdjęć w takich z rodziną, czy właśnie z przyjaciółmi, z takimi gadżetami, naprawdę jest zabawne, są różne śmieszne sytuacje i takie zdjęcia sprawiają dużo więcej frajdy niż po prostu takie poważne, siedzimy przy stole i padam. No i dla mnie to jest naprawdę super i zawsze kupuję albo właśnie te krakery angielskie, żeby było coś innego, albo właśnie takie rzeczy, które możemy sobie wykorzystać do właśnie zdjęć. I to jest według mnie super myk, polecam Wam, fajna zabawa, jest wesele, jest inaczej. Także to jest kolejna rzecz. Następna rzecz. Kupiłam takie śliczne latarenki. Zobaczcie, one są w takim nowoczesnym właśnie stylu, ale mają taką fakturę trochę jak szyszka. Taką wystającą i są srebrno-białe. Bardzo mi się podobają. Są takie nowoczesne, jednocześnie bardzo urocze i pięknie wyglądają w nich świeczki. I za to zapłaciłam, tutaj jest cena, zobaczcie, 5 zł za sztukę, ale ja zapłaciłam w dzień pół ceny, więc zapłaciłam 5 za dwie. Więc myślę, że to jest całkiem dobra cena i przede wszystkim mi się podobają, bo gdyby były za tą cenę, ale mi się nie podobały, to bym ich oczywiście nie kupowała. Kochani, idziemy dalej. Zobaczcie teraz, kupiłam coś takiego, to są,
nie wiem, co to jest, takie miseczki, czy też popielniczka, czy coś, ale one są kryształowe i mają takie metalowe obwódki. Bardzo ładnie to wygląda też na świeczki świąteczne, albo taką wysoką świeczkę, można tu wsadzić jakieś bombki do środka, albo po prostu taka mały taki tea light i ładnie wygląda to na świątecznym stole, albo w jakiejś świątecznej dekoracji. To mi się bardzo, bardzo podoba i kosztowało tylko 6 zł. Więc jak na kryształową ozdobę, to jest według mnie świetne. I bardzo, bardzo tanio. Także jestem bardzo zadowolona i to mi się bardzo podoba. Być może, że to ktoś dostanie, bo to jest chyba coś, raczej coś starego. To nie wygląda jak taka nowa rzecz, czy z Zary, czy z sieciówki, aczkolwiek też dzisiaj można kupić podobne ozdoby. Kolejna moja rzecz to miska. Ona jest taka miska jak miski z Bolesławca. Być może to jest właśnie fajans z Bolesławca. A było bardzo tanie, zapłaciłam za to 5 zł. No oczywiście, że w sklepie z porcelaną będzie to dużo, dużo droższe. No i dlatego kupiłam, bo na przykład moja bratowa kolekcjonuje te porcelany. Ja też bardzo lubię, jak wiecie, porcelanę biało-niebieską, ale ona ma typowo właśnie te elementy z Bolesławca i planuje jej to jako taki dodatek świąteczny. Być może z jakimiś tutaj ręcznie robionymi pierniczkami w środku i zapakowany podarować jako taki dodatkowy prezencik, mały, przyjemny na święta. Także coś takiego. 5 zł, super. Kochani, jeszcze coś. Zobaczcie, kupiłam tutaj już, to jest rzecz nowa, ale to taka dla Was wskazówka, trochę ekowskazówka. Nowe figurki, ale z drewna, takie mikrofigurki. I to można powiesić albo na choince, albo zabawić się z dziećmi, jeśli macie dzieci, albo jeśli robicie z kimś takie DIY, być może z kimś z rodziny. Albo po prostu lubicie sobie zrobić coś swojego, to te figureczki, można z nich zrobić taką kulę śnieżną, samodzielnie. Słoik, jeżeli macie ładny słoik, albo słoik w kształcie kulistym, można zrobić na zakrętce od słoika, przyklejając klejem taką figurkę i na przykład mini drzewko, a do słoika wsypać sztuczny śnieg, brokat, cokolwiek będzie się błyszczało, cokolwiek będzie wyglądało fajnie, ozdobić to trochę watą posypaną brokatem, zakręcić słoik i mamy samodzielnie zrobioną, bardzo prosto zrobioną sztuczną kulę i te figurki się prezentują bardzo, bardzo uroczo w czymś takim. Polecam Wam się zabawić w coś takiego. Chciałam Wam to pokazać, bo coś takiego robiłam z dziećmi na plastyce w szkole i uważam, że to jest bardzo fajna zabawa, przede wszystkim. I mamy coś zrobionego własnoręcznie, nie trzeba tego kupować, za kilkadziesiąt złotych w sklepie, bo tak naprawdę takie rzeczy i tak albo się później wyrzuca, albo wyrastamy z nich. Lepiej sobie to zrobić samemu i mieć dodatkową frajdę. No jest bardziej eko, bo możemy wykorzystać stare słoiki. No i teraz jeszcze jedna, to już same eko wskazówki będą teraz. Kupiłam taki używany oczywiście w lumpeksie za jakieś 2 złote, taka nakładka na krzesło to jest, zdaje się. No i to jest taki krasnal z brodą, tu widzicie, o. Ale ja nie będę tego używać jako nakładkę. Wykorzystam ten filc do jakichś prac plastycznych w szkole, te pompony również, a tą część będę wykorzystywać jako elementy brody do takich krasnali robionych ze skarpet, które niedługo Wam pokażę, bo te krasnale są teraz mega modne. Wszędzie można to spotkać w sieciówkach i możecie sobie to zrobić bardzo łatwo sami. I uwierzcie mi, można zrobić równie ładne albo ładniejsze niż te w sklepach, za które też zapłacicie ponad 20 zł. I właśnie to będzie broda dla kilku krasnali, dla kilku takich skrzatów świątecznych. No i mamy też przy okazji, można zrobić pompon na czapkę i nos. Także wykorzystam to całe, a wyjdzie z tego, myślę, że spokojnie z 6 brud takich krasnalków. W kolejnych filmikach pokażę Wam, jak zrobić takiego krasnala. Dosłownie w 10 minut możecie to wykonać bez szycia, z klejem na gorąco. Albo nawet z zwykłym klejem, tylko trzeba dłużej czekać. Ostatnia rzecz to będzie, patrzcie, przeróbka takiego swetra. Ja ten sweter używałam, ale kilka razy tylko, bo on trochę mnie pogrubia. Fajny ma wzór, fajny ma kolor, to jest wełna, ale przez to, że jest w wąskim kroju, on nie jest taki bardzo oversize'owy, to tutaj w biodrach się wygląda w nim grubo przez tę grubą wełnę i warkocze, więc wykorzystam to do ozdobienia doniczki tego tutaj drzewka. Ta doniczka, ja nie mam do niej pretensji, to jest całkiem spoko zrobione z tego woreczka jutowego, ale chcę to ulepszyć i zrobię do tego taką dzianinową doniczkę właśnie z tego swetra, żeby go wykorzystać. I polecam Wam takie myki, bo są super. Z rękawów można zrobić na przykład ozdobne takie nakładki
na słoiki i zrobić sobie z tego też takie świąteczne latarenki, albo wykorzystać je właśnie do tych skrzatów. Być może też końcówki tych rękawów posłużą na czapki do skrzatów do szkoły, albo dla moich bratanków. Popatrzcie, jak to przerabiam, a tymczasem już się z Wami serdecznie żegnam. Kochani, i zapraszam Was na następne vlogmasy. Jak mówiłam, będzie dużo ciekawych programów, także mam nadzieję, że już za 2-3 dni zobaczymy się znowu. I do zobaczenia, pozdrawiam, całuję, pa! No i widzicie, tylko ucięłam, nawet tego nie zakończyłam, bo będę to podkładać pod spód. Być może w przyszłym roku sobie to po prostu zszyję na dole, żeby wkładać to jak do worka. Na razie to po prostu wsadziłam, podwinęłam i wyszedł taki fajny worek z warkoczami, bardzo mi się podoba. Spięłam sobie to sztucznym bluszczykiem i takie serduszko dołożyłam i no i efekt jest mniej więcej taki. Tu jest troszkę teraz, w tym momencie trochę ciemne światło, postaram się to rozjaśnić. O, może teraz lepiej. W rzeczywistości ten kolor jest bardziej taki. No i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z efektu. Wykorzystałam ten sweter, którego już dawno nie nosiłam, a uważam, że coś takiego jest piękne, jest bardzo też nowoczesne, bo teraz są właśnie modne takie dzianinowe dodatki, takie grubo plecione. No i ma piękny kolor, pasuje mi tutaj idealnie do tego studia. Także kochani, pa, pa!